Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge, oczywiście w grze The Sims 4. W poprzednim odcinku dostaliśmy zestawienie Tantiemu Gustawa. Dobra. W poprzednim odcinku oczywiście pamiętacie, było tutaj przyjęcie z okazji świąt. I niestety święta i po świętach i wszystkie ozdoby świąteczne z domu zniknęły. Też oczywiście przebrałam wszystkich Simów w te okropne sweterki, już są zamienione na różne właśnie rzeczy ze nowego dodatku Spotkałem się, a więc już są nowe dodatki, już są nowe rzeczy. Oczywiście też stwierdziłam, że Agacie zmienię kilka jej ciuchów, w których naprawdę już źle wyglądała, taka mocno umięśniona, więc trochę też ciuchów jej zmieniłam. Nie wszystkie są ze Spotkajmy się. Niektóre są zmienione na takie zwyczajne ciuchy, ale niektóre na te również ze Spotkajmy się. Teraz widzicie, mała nastąpiła zmiana czasu troszeczkę. Postarałam się, aby Jade już sobie od nas poszła z domu, żeby poszła do domu, żeby poszła się wyspać. W międzyczasie też Bartek się wyspał, ale on był zmęczony, strasznie był zmęczony. I dlatego też Jade musiała sobie pójść, Bartek się wyspał. I właśnie ci wyczymy Agatą, by ona uzyskała ten 7 poziom sprawności. No to nie wiem, kiedy nastąpi, na pewno nie w tym odcinku, to ona po prostu męczy tę sprawność fizyczną, jak nie wiem. W międzyczasie Czarek skończył odbierać, czy odrabiać zadanie, nie odrabiać zadanie. Możemy rozmnożyć żaby, powiem, że to już nam została właśnie tylko jedna żaba do rozmnożenia. A teraz sobie posprzedajemy te żaby. Żaby sprzedane i teraz wiem, że przyszła poczta, a więc idziemy zobaczyć, jakie to nam te przyszłe pierwiastki, czy nam się udało jakieś nowe pierwiastki, czy nie, bo ostatnio zaryzykowałam i nie dzwoniłam też do Rady Geologicznej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że są nowe. Nie? Powtórzyło się? Nie. No już myślałam, ale mi stracha napędzi. Naprawdę, stracha mi napędzili niezłe. Dobra, ktoś dzwoni do... O nie, a po, podobno ty i Gustaw przyzwani się ze sobą przez jaźnicę. O nie, wiemy, że Gustaw jest fajny, nie musisz nam mówić, to jest jego ojciec. Dobra, zbierz 25 okazów kolekcjonerskich, skompletuj kolekcję, skompletuj kolekcję. Z tym może być trudno. Zobaczmy, jaki mamy postęp w kolekcji. Postęp w kolekcji. No, żab to jeszcze nam daleko, 25 żab jest. Ogrodnicy. O, no to też nam daleko. Nie powiedziałabym, że strasznie daleko. A propos. Widzicie, na gwiazdkę pod choinką znalazłam zestaw numer 2 pod choinką dla mnie, a więc zestaw, który ma w sobie ucieczkę w plener, kuchnię na wypasie oraz upiorności. A więc te trzy rzeczy mam. A więc tak jak widzicie, tutaj mi się pojawiły też dodatkowe roślinki właśnie z tego pakietu rozgrywki Ucieczka w plener. Może sobie kiedyś pojedziemy na wakacje z rodzinką właśnie do granitowych kaskad. Ale patrzmy dalej. Trofea. Zostało nam 5 trofeów. Trofeów My Sims. Nie dość dużo. O, metali. Tylko 3 metale podobno nam zostały do odkrycia jeszcze. To niewiele. Kryształy jeszcze 5. No może się coś uda. No pierwiastki to oczywiście, że daleko. Pocztówek nie zbieramy. Z kamieliny jeszcze też 5. Wydruki kosmiczne to daleko. Kosmici też. Kosmiczne skały też. Oj, ryby to bardzo daleko. Owadów nie mamy żadnych. A to nowość. Ucieczki w plener. Geodów żadnych. Jezdobnych pisanek nie, no bo oczywiście pisanki to były w kwietniu. Więc to też nie. Może się uda coś uzyskać, może, nie wiem. Teraz otworzymy te rzeczy, które ostatnio nie otwierałam. Specjalnie właśnie. No, Czarek. Szybciutko otwieramy te skamieliny.
I jest, i zobaczcie, trzy nowe rzeczy, tak naprawdę. Z niczego, z poprzedniego zbierania. Trofeum My Sims. Kolejne trofeum pewnie teraz będzie. Czarek. Kolejne trofeum. I ostatnie trofeum. Jej, dobra. I możemy wszystko sprzedawać. Pierwiastki też posprzedajemy. Zarobimy sobie trochę na nich. I zobaczymy, czy coś nowego, czy nie. Trofea nadal 15, kryształy, znaczy oczywiście metale, kryształy nic. I z kamieliny nadal nam 5 brakuje, więc nic nowego. Niestety nic nowego nam się nie przytrafiło. Niestety będziemy dalej szukać, za chwilę tutaj wszystkie też z kamieliny wszystkie odkopiemy. No musimy jakąś kolekcję uzupełnić, skompletować. Tylko to może być ciężko. To może nam trochę potrwać. I to jest też sprawa, że nie musimy tego zrobić czarkiem. Możemy to równie dobrze innymi simami to zrobić. Więc kompletować kolekcję możemy też innym simem. Byleby była jakaś kolekcja skompletowana. Dlatego ja też może poszukam trochę żab. Ale musimy niestety właśnie szukać tych skamielin czarkiem, gdyż on musi znaleźć 25 okazów kolekcjonerskich. No co ty robisz, Bartek? Ty mi tu robisz. A, bawisz się z krowokwiatem. Dobra. Bartek, to ty zaczynałeś? No, wyrzuć ten obraz. Nie wiem, kto to malował. Dobra. Agata. Na górę siku. I od razu możesz wyczyścić też tę toaletę. Gustaw. Gdzie jest Gustaw? Tu jest Gustaw. Ja bym chciała, Gustaw, żebyś ty przed naszym pójściem na randkę z Jade tutaj nam zadbał o ogródek. I za chwilę idziemy do Jade. Nic więcej nie ma, żadnego odchwaszczania, żadnych owadków do spryskania nie ma. Nic, no dobra, jak nic, to nic. Tylko podleję. Gustaw, proszę. Bartek, wiesz co? Bartek, ty chwilę poćwicz. Bieg wytrzymałościowy. Może, o, bieg wytrzymałościowy chyba jak się daje, Simon, to chyba oni szybciej chudną. Tak mi się wydaje. A więc mam nadzieję, że nam Bartek teraz szybciej zgubi brzuszek, bo właśnie te biegi wytrzymałościowe wydaje mi się, że trochę więcej dają. O, jest kapsuła do otwarcia, że później otworzymy. O, jeszcze chciałam tylko jedną skałkę, żeby nam przekopał. I za chwilę jeszcze. O, wrócimy. Trzeba się zająć też tym. A to Agata może nakarmić. A, nakarmi go Agata. Karmienie jest bezpieczne, tylko nie można jeść torta, więc na to trzeba uważać. Żeby nasi simowie nie jedli tego tortu. I patrzmy. O, Bartek ćwiczy, jak pięknie ćwiczy nam. Jeszcze brzuszek masz, ale mam nadzieję, że go zgubisz. Czy ta sesja ćwiczeń tobie pomoże? O, dobra. Jakieś głupoty. Nic ważnego. Po nas nie dzwonią? No dobrze. Ćwicz, ćwicz, ćwicz. I chudnij, bo to jest najważniejsze. Chudnij. Dobra, słucham muzyki też. O, i szósty poziom osiągnięty. Zobaczcie, szósty, czyli ten sam, co teraz ma Agata. To jest naprawdę dziwne, jak Agata naprawdę wolno zdobywa te punkty. Naprawdę, to jest coś niesamowitego, jak ona to wolno zdobywa. Pływaj w basenie. Dobra, możesz pływać. Agata, nie wiem, co masz robić. Namaluj nam coś. Może jakiś pejzaż. Oczywiście, pejzaż. Nie wiem, czy to nie jest coś, co weszło w dodatku pakiecie rozgrywki. Ucieczka w plener. Ale pewności nie mam. Ale może, chyba tak. Wcześniej nie było możliwości malowania tego. A żadnej aktualizacji pomiędzy nie było. No dobra. Prosiłam się trochę odcinek rozłazi. Ja już chciałabym iść na randkę. Czekamy tylko aż o.
o ostatnie rzeczy zbierze. Czarek i zaraz wam to wszystko pootwieram. O, dość trochę warte są te rzeczy. No oczywiście teraz nam się opłaca otwierać te skałki, te skamieliny i te kapsuły, no bo oczywiście za samą skamielinę i za samą kapsułę nie dostaniemy okazu kolekcjonerskiego. Dopiero to, co z tego wydobędziemy, to będzie nasz to okaz kolekcjonerski. Więc to nam się naprawdę opłaca teraz. Właśnie, o, dłoń Sima. To chyba jest coś nowego. To wydaje mi się, że może coś być nowego. Ale sprawdzimy za chwilę. O, Agata trofeum, znaczy Agata arcydzieło skończyła malować. Dobra, Bartek otwieraj, Czarek otwieraj. O, ja mylę imiona. Na szczęście teraz tylko imiona, nie Simów. Dobra. Tylko teraz jeszcze, tu już byłam, o tu miałam właśnie sprawdzić. O, jedna więcej z Kamelina jest, dłoń Sima, jej, jest nowe. A więc tylko to naprawdę nowe dostaliśmy. I teraz sprawdzam, jaki to nam obraz namalowała Agata. Naprawdę ładny ten obraz, naprawdę fajny pejzaż i widzicie, to już jest ucieczka w plener, to już są granitowe kaskady. Nigdy tam nie byłaś, ale ładnie namalowałaś. Granitowy, niech będzie wodospad. Żeby nawiązać do tego, że to jest z granitowych kaskad pejzaż. Dobra. To jeszcze ten pejzaż musimy gdzieś umiejscowić w domku i już dzwonimy po Jade, jeśli tylko nie będzie śmierdział nam Bartek. Będzie odpowiedź. Ja bym tu go gdzieś powiesiła, a tu jest dość sporo tych. Gdzieś, gdzie nie ma, tu jest tylko jeden. Tak na środku. Nie pasuje mi tu zbytnio. No dobra, niech będzie tu, ale coś mi trochę nie pasuje. Ja i tak będę musiała zrobić przetasowanie tych wszystkich obrazów w domu, więc na pewno się jeszcze pozmienia ich ułożenie. No dobrze. I teraz patrzymy. Bartek. O, nawet nie śmierdzi. I dajmy. Chodź tu, chłopie, podejdź, pokaż nam się. Tak, pokaż nam się, zrzuciłeś coś? Nie bardzo, co nie? Nadal brzuch masz w wielgachny, no jak nie wiem, dobra. Zmień strój na co dzień. Przebieraj się. I zaprosimy Jade na randkę. Tu tutaj było. Zaproś na randkę. Tak. Zapraszamy Jade. Tak, Jade, idziemy z Jade na randkę. To jeszcze jest 14. Odpowiednia pora by iść na randewu małe. Teraz możemy wybrać, gdzie pójdziemy na tę randkę z Jade. Ja bym poszła gdzieś do wieży, do Windenburga. O, tak bym powiedziała. Tylko pytanie, które miejsce? No, klub nocny to oczywiście nie, bo to jest za wcześnie. Zostaje nam kawiarnia albo bar. To jest ważne pytanie. Gdzie pójdziemy na tę randkę? A może na klify? Możemy pójść na klify. Ja myślę, że pójdziemy na klify. No dobrze, może to jest trochę niecodzienne miejsce na randkę, ale miejmy na uwadze to, że Bartek jest niestety samotnikiem i on nie lubi, jak są jacyś obcy wokół niego. To jest idealne miejsce, bo tu żaden obcy do nas nie przyjdzie. Więc jest idealnie. Dobra, a więc para jest w nastroju do flirtowania, a więc jeszcze musimy Bartka zrobić, by był. Dobra, a więc co? Pogładź po policzku, zacznij z nią rozmawiać i gdzieś tutaj znajdziemy miejsce o jakiś kamień, żeby mogli usiąść się razem. Żeby móc już to pierwsze zadanie wypełnić. Idealne miejsce, wydaje mi się. Mogą sobie tu razem popływać w wodzie, porozmawiać na świeżym powietrzu. Piękne miejsce, wspaniałe miejsce. Ładne miejsce. I w dodatku tutaj nie będzie żadnych obcych i jest z daleka od mamusi. Z daleka od mamusi, o to mi chodziło. Miałeś z nią
porozmawiać, rozpalognisko. O co to Listen, jest? Flirtuj z David Jade? here. Oczywiście, że tak. Swap. Pochwal Simka o imieniu Or, Jade. Miałeś usiąść i Nerdzoid, rozmawiaj tutaj. Moonbook, Myrna, Jade, Wombat. siadaj. Powiedziałam Jade, żebyś siadła. A właśnie. No dobra. Mają się stać rozbawieni. Najpierw mają się stać flirciarcy, później rozbawieni. I oni się zdecydują trochę. No ale dobra. Flirtuj z Jade. Nie musisz już siedzieć, jak nie chcesz. Poflirtuj z nią na stojąco. Na stojąco lepiej się flirtuje. Stań, stań, Bartek. Już. Dawaj. No teraz ona usiądzie? Naprawdę? Chyba ją pocałujesz za chwilę. Pocałuj. Nawieś krzak? Nie będziemy nawodzić żadnego krzaku. A wy gdzie biegniecie? Ona chce do wody, czy co? Że tam biegniecie? Bartek? O, do wody. Ale sobie usiedliście, ale fajnie, wow. Dobra, wspaniale sobie usiedliście. Trąby, i tak będziesz chyba za chwilę niedługo musiał nawieść ten krzak, no ale. No cóż. Dobra, pochwalić chcesz, to zaraz chwilę pochwalimy. Pochwal wygląd. O, jak cudnie wyglądają. O, się tu pocałowali. Oni naprawdę cudnie razem wyglądają. Jade jest po prostu, i zobaczcie jej geny, jej cudne geny. To nie widzę, jakie ma oczki. Jaki ma kolor oczek, ale tu jest. Barabara w krzakach. No dobrze, dobrze, ale ja bym chciała, żebyś został chłopakiem, Jade. A tutaj mi coś. Poślij pocałunek. Szepcz słodkie słówka. Obściskuj się. Ja bym chciała, żebyś chciał zostać jej chłopakiem. Bartek. Na coś się. O, jest, jesteś flirciarski. Na coś się chyba umawialiśmy. Pocałuj swoją sympatię z pasją. A, chcecie pocałunek z pasją? No dobrze. To musimy znaleźć, gdzie jest pocałunek z pasją. Pocałunek z pasją gdzieś tu powinien być. No, aha, to musimy chyba wstać. Podejdź. Nie, nie, nie. Podejdź tutaj razem. Podejdź tam razem. Wtedy gdzieś powinien być pocałunek z pasją. O. I tu teraz gdzieś powinien być. Pocałunek z pasją. Jest! Jest, jest, jest. Bartek. Ona ma chyba brązowe oczka, ale prawdopodobnie. No dobra, Bartek. Chcesz barabara w krzakach? No, pocałuj swoją sympatię. O właśnie. Jest! Ale to jest najprostsze złoto na świecie. Dobra, barabara w krzakach. Z Jade. Ale nadal nie chcę zostać jej chłopakiem, no. Bartek, proszę cię. Proszę cię. Miałeś flirto. Nie, oj, żadne ognisko, Bartek, proszę cię. Żadne gry na komputerze. Ja chcę, byś chciał mieć jakiś. Coś o Jade. Coś Jade związana, nie ognisko. No dobra. Niech. Zobaczę, może na to miejsce coś skoczy z Jade związanego. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, bo to się już robi nudne, Bartek. Posłałam was specjalnie gdzieś daleko od matki, od ludzi. Sprawdzić, czy wtedy może wyskoczy jakiś dymek, jakieś pragnienie. Być chłopakiem Jade. Ale nie wyskakuje, no. Cały czas się ten samotnik i te granie na komputerze pojawia, no. Bartek. No to już nie jest naprawdę zabawa. Dobra, nawieś krzak, bo po prostu zaraz tam się zasikasz. Dobra, widzicie teraz też nawiezienie krzaka, jak wygląda. Po prostu się wchodzi. O, on tam kucnął sobie. Słychać odgłosy takiego sikania też można powiedzieć. No i co? No i Bartek, no nie, no nie, to jest straszne. Masz zechcieć być chłopakiem Jade. Ale tu nic takiego nie ma. Głównie nic. Dobra, może co? Obejmij.
Może ją trochę bardziej poznamy. O, może tutaj. Może jak poznamy ją, to on będzie chciał, żeby była jego dziewczyną. A więc przyjazne. Teraz przyjazne interakcje. Oczywiście, że tak. O! Agata ma niedługo urodzinki. To zapomniałam. Niedługo już się stanie stara. O! Nie. To będzie straszne. My nie chcemy, by Agata stała się stara, ale niestety. To niestety może się niedługo stać. Się na pewno niedługo stanie. Tego chce czy nie? Agata w końcu umrze. Niestety taka kolej jest Legacy Challenge. Zapytaj, jak minął dzień. O, coś niezręcznego. Niezręczne kontakty towarzyskie. Oj, chyba nie lubi gier komputerowych, Jade. No dobra, opowiedz Dawcie po pingwinach. Nie? Coś nie? Znowu? Porywającą historię. Musicie się też umieć dogadać. Musicie być przyjaciółmi. Lotkuj. Poznaj. Już w końcu Bartek to głupek. Musi cię umieć rozśmieszyć, no. Nie? Oj, to chyba nie wróży im przyszłości. No, Jade jest taka wspaniała. Bartek, postaraj się. Złapcie z Jade wspólny język. Proszę cię. Okaż podziw. Zaproś do patrzenia w chmury. O, patrzenie chmury, interakcja z ucieczki w plener. Głupie ognisko. To ognisko, dominuje wszystko i to granie na komputerze. Chciej rozmawiać z Jade. O, i sobie teraz popatrzą chmury, dobra. To trochę to przyspieszymy. To ich oglądanie chmur. O, zainspirowany się stałeś. No, wszystko jedno. Wszystko jedno, byś oczarował Jade, no. Byście tam ten pasek mieli dalej. O, naprawdę, Bartek. No już się staje, naprawdę. O, bardzo się teraz przyjaźnicie. Już naprawdę nie jest śmieszne. Naprawdę jest mało śmieszne, Bartek. Ach, cały czas usuwam te dymki, cały czas. On od dawna już nie miał żadnego dymka o Jade, no. Dawna, Bartek. Denerwujesz mnie, naprawdę mnie denerwujesz. Dobra, przestańcie oglądać te chmury, już, koniec. Wyjaw wielki sekret. Hermetyczny dowcip, o. Hermetyczny dowcip powinien zadziałać. O, niedługo się randka ich skończy. A ty nie chciałeś zostać jej chłopakiem. Bartek. Bartek. Bartuś, bo po prostu ja za chwilę będę zła. Schlebiej, proszę. Cokolwiek, niech się pojawi dymek o Jade. Proszę, Bartek. O nic, dobra, będziemy czekać, no niestety. Będziemy musieli czekać, no niestety. Bartek nadal nie miał dymka, żeby być chłopakiem Jade. No niestety, czekamy, czekamy. W końcu się pojawi, na pewno się pojawi. Nie, Jade, jeszcze nie idziesz. Poproszę o wspólne spędzanie czasu. Spędzamy czas razem. Poflirtuj z nią jeszcze chwileczkę. Żartuj o dawnych czasach. O, może spędzić z nami trochę czasu. Wspaniale. Rozwiniemy przyjaźń. Będziesz wspaniał. Plotkuj. Co jeszcze? Co możemy jeszcze? Porywająca historia. Dobra. Więc przyjemnie wam się rozmawia. Tylko nie możecie rozmawiać o grach komputerowych. Ona nie lubi gier komputerowych. No cóż. Taka kobieta. Ale Bartek, no. Proszę cię.
Bartek. No po prostu nie, ja nie wiem. Bartek coś mi działa dzisiaj na przekór i na cały czas na przekór mnie. I tyle. Wykonaj serenadę. Wykonaj serenadę jeszcze. Proszę cię. Zhakuj coś. Hakowałbyś tylko, grał na komputerze. A gdzie Jade? I widzicie, Jade jest, już jest u jego stóp, tak naprawdę. Jade to po prostu jest jego. Tylko on jej nie chce. Naprawdę. Bartek, się ogarnij. Lepszej dziewczyny nie znajdziemy. Miałam sprawdzić, jakie oczka ma Jade. O, teraz brązowe ma chyba oczka Jade. No dobra. Widać brązowe oczka. Widać bardzo dobrze, ale... No dobra, idziemy. Idziemy, Bartek, do domu. No niestety, papa Jade, żegnamy się z tobą. No cóż, będziemy czekać. Może się w końcu pojawi ten dymek. No, Bartek jeszcze jest dość młoda, więc jeszcze ma czas. Nie wiem. Poczekamy. Poczekamy, zobaczymy. Gdzie on jest? Tutaj jest, a więc za chwilę dojdzie i idziemy do domciu. No dobra, Bartkiem teraz szybko coś zjemy i wybieramy się, myślę, do baru. Ja myślę, że to nie ma co. Może poznamy jakieś inne dziewczyny, może nie. Nie, to naprawdę wszystko jedno. Nie obejmuj Bartka. Obejmij Gustawa. O, tak. Stańcie najlepszymi przyjaciółmi. Pocałuj w policzek. O, tak. Porozmawiaj sobie z Bartkiem. Niech tu z wami też porozmawia Czarek. Mnie to naprawdę nie interesuje. Mnie teraz interesuje pokolenie numer 2, czyli i Bartek. I staranie się o pokolenie numer 3. Ojej, energia twoja. Chwilę bym się tobą coś napiła. Dobra, taki szybki myk, weź prysznic i się zdrzemnij na chwilkę. Kończ jeść szybciutko. Jesz. Leci czas w ogóle, Bartek, o właśnie, ruszasz z tym widelcem tam. Dobra, kończ już to jeść. Bartek, ja wiem, że jesteś zmęczony, ale ja chcę jeszcze iść. Iść do dyskoteki. Za długo rozmawialiśmy tu trochę z tą Jade. No niestety, za długo trochę. On cały czas... No, nie. Agata. No oczywiście, Agata. Po prostu mamusia. Cały... Synuś mamusi. To jest po prostu synuś mamusi. Cały czas chce z mamusią rozmawiać. Dobra. Trochę damy mu spać. Naprawdę ma niską tę energię. I się w ogóle nie podnosi. Co to jest? Co tu się nic nie podniosło? Dobra, niech idzie spać już, bo mnie naprawdę denerwuje. Jutro może pójdziemy gdzieś do baru, znajdziemy sobie kogoś, no. Nic nie idzie po mojej myśli, naprawdę nic nie idzie, Bartek, po mojej myśli. W szczególności ta twoja cecha samotnika, po prostu już mnie najbardziej denerwuje. Niech wszyscy mi tu idą spać. Po prostu masakra tego cecha mi się trafiła, naprawdę. No samotnik to dla dziedzica to jest jedna z najgorszych możliwych cech, jaką może mieć dziedzic, naprawdę. Naprawdę, no, najgorsza cecha, no po prostu, no tak mi psuje szyki. Strasznie, po prostu strasznie. No dobrze, ale coś na to poradzimy. Ja w końcu sprawię, by Bartek po prostu, no... Pewnie i tak skończy się na tym, że będzie z Jade, no ja po prostu Jade nie odpuszczę i tyle. W końcu za jakieś 2 odcinki nie będzie miał żadnych interakcji, która mówi, że chce być kogoś chłopakiem. Że chce jakąś dziewczynę poprosić, żeby została jego dziewczyna, no to po prostu będzie to Jade. Tyle. A też oczywiście. To jest tylko moja uprzejmość, że czekam, aż Bartek będzie miał jakiś kaprys dotyczący Jade i dotyczący tego, że chce z jakąś dziewczyną, że chce jakąś dziewczynę poprosić o bycie dziewczyną. To jest tylko moja uprzejmość.
równie dobrze mogę to wymusić na barku i wszystko będzie ok. A więc ja na razie staram się być miła dla Bartka. Zobaczymy. Zobaczymy, jak długo. Zobaczymy, jak długo to pozwolę mu kierować się sercem. To jest w końcu Legacy Challenge. Nie zawsze jest małżeństwo tutaj z miłości. Chociaż Jade bardzo, sorry, Bartek bardzo lubi Jade. To trzeba przyznać, a więc na pewno jak wybiorę Jade, to się nie obrazi. No dobra. Zapomniałam sprzedać wszystkie rzeczy Gustawem, co wczoraj zebraliśmy. No dobrze. Teraz już jest wszystko posprzedawane. Coś mi się tu świeci. O, coś się świeci. To coś nie będzie mógł Gustaw ewoluować. Bartek jeszcze chwileczkę śpi. Dobra, Czarek. Głodny jesteś. Oczywiście, jak wszyscy w tym domu. Zawsze głodni. No taka, taki urok Simów. Zawsze są głodni po prostu. Za chwilę Gustaw będzie musiał coś ugotować. O, tutaj jesz, by rozmawiać z rodzicami. Mogliście wszyscy iść do stołu. A ta wysepka trochę tutaj przeszkadza. O, Bartek wstał. Jej! Po prostu dziedzic, który mnie denerwuje już. Och, działasz mi na nerw, Bartek. Prawda. Wcześniej nie mógł znaleźć wspólnego języka z żadną dziewczyną, którą spotkał. Teraz. Jak już złapał wspólny język z jakąś dziewczyną, to nie. On nie da mi żadnego dymka, że chce, by Jade stała jego dziewczyną. Po prostu. Utrudniasz mi życie, Bartek. Tyle ci powiem. Utrudniasz życie. Dobra, Gustaw, tutaj to trzeba się zająć. Tu było? O, ewoluuj. To jest winogrona, tak. Nie podlej. Ewoluuj. O, grzybki też są do ewoluowania. Czy tu jeszcze? Nie. Jak jest teraz? Świetna. On miał być wspaniały. Ach. No cóż. Tylko świetne. Nie, jest wspaniały. A nie, to dobrze, jest okej. A jakie są te? Grzybki. Wspaniałe, jej. A się grzybki liczą? Powinny się liczyć. Zbierz cały plon. Ej, grzybki się nie liczą, jak to? To też jest roślina. Właśnie, się liczą. Ach, tu zapomniałam, że to zawsze działa z opóźnieniem. Się zawsze denerwuje. Dobra. Gustaw, później wracasz do pisania, pisania książki. Piszemy książeczkę. Co my tu piszemy? Może fantastyka naukowa. A tak, na chybił trafił, coś wybrałam. A to oczywiście Czarek. Wybieramy się do oglądania wszystkiego po kolei. Oczywiście, a żeby innego. Kop, kop, kop i jeszcze raz kop. I jeszcze kolejna rzecz, kop. Tytuł książki. Naprawdę nie zatytułował mi w żaden sposób książki? Tę fantastykę naukową wybrałam. Ja nie wiem, może. Fantastyczna. Opo. Jeść. Ja nie jestem dobra w tytułowaniu książek, a więc niech będzie to. Naprawdę nie dało żadnego tytułu, to po prostu jest. Ach. No za dużo Gustaw napisał książek, widocznie za dużo. Nie dało mi niczego. No i gdzie jest Czarek? Gdzie jest Bartek? Bartek znaczy się. Bartuś, Bartuś. Czy co? Może pooglądaj romanse. Oj tak, pooglądaj chwilę romanse i za chwilę zaprosimy jakąś dziewczynę. O, Agata dzisiaj idzie do pracy. Oj, zapomniałam, Agata. No dobrze, maluj sobie obrazek, to na pewno ci w niczym nie przeszkodzi.
Ja zapomniałam, że idziesz do pracy. Zapomniałam sprawdzić, czy idziesz do pracy. To jest najważniejsze, bo Bartek wiem, że chodzi od poniedziałku do piątku do pracy. A Agata przecież ma taki luźny, różny ten. Te dni do pracy chodzi. Dobra. Przodaj do galerii. Podejdź tutaj, za chwilę sobie pójdziesz do pracy. Bye bye. Zarobisz nam trochę kaski. O, przynajmniej Bartek może nie będzie się tak upierał, by na interakcję z tobą. Weź prysznic. Dobra, ja myślę, że on musi coś trochę. Nie poprogramuje, bo oczywiście jego ojciec zajmuje. Komputer, no niestety, ale za chwilę kogoś zaprosimy, czy gdzieś pójdziemy. Myślę, że może gdzieś pójdziemy. Bo najpierw Agata niech idzie do pracy. Zestawienie tantiemów przyszło. Agata, dlaczego ty wyszłaś do góry? No właśnie, teraz musisz schodzić na dół, no. Bezsensownie zrobiła się. No, to dobra. Nakarm. Trzeba jeszcze nakarmić tego głodomora. O, do Bartka kogoś ktoś dzwoni. To ja, Jade, pójdziesz ze mną na randkę? Oczywiście, że idziemy na randkę z Jade. Ale niestety ta druga randka niestety nie odbędzie się w tym odcinku, bo ja spojrzałam, jak długo już trwa ten odcinek, a więc teraz muszę się z wami pożegnać. I ta niebiańska randka będzie w następnym odcinku. Piszcie mi w komentarzach, czy mam podczas tej randki, nawet jeśli Bartek tutaj nie będzie miał dymka, o poproszenie Jade o zostanie dziewczyną. O, chcę poznać Jade. Może jeszcze szybko to zrobimy. Poznaj Jade. Poznaj, 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 poznaj. Gdzie tu jest poznaj? O, poznaj Jade. Czy mam poprosić Jade o bycie, o zostanie... Jest! 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 To jeszcze możemy to zrobić w tym odcinku. Bartek! Dziękuję ci, ależ ja ci dziękuję. Tak. Jest dymek, wszyscy to widzieli. Dymek, poproś Jade, aby została twoją dziewczyną. Dopiero jak Jade go zaprosiła na randkę. Tak, jest. A już chciałam kończyć odcinek. Jej, pokazało się. Mamy naszą małżonkę. Ja już w tym momencie mogę ogłosić Bartka naszym dziedzicem. Bo tak naprawdę już teraz będzie myk, za chwilę będą narzeczeństwem, ślub. Jade się do nas za chwilę już w ogóle nawet nie będę czekała, by była jego żoną, się do nas wprowadzi. Później będzie ślubik piękny. I później będziemy się starać o pokolenie numer 3. A więc to już jest naprawdę 2-3 odcinki i Jade będzie już w ciąży i Bartek już tak naprawdę będzie naszym oficjalnym dziedzicem. Teraz już jest tak prawie oficjalnym dziedzicem, skoro mu tak znaleźliśmy już małżonkę. To już naprawdę na dniach, dosłownie, Bartek stanie się oficjalnie dziedzicem. Teraz jeszcze może go szlak trafić i wtedy zawsze może jeszcze Czarek zostać dziedzicem, ale tak naprawdę to już może się nie stać. Bartek już jest prawie oficjalnie dziedzicem drugiego pokolenia. Więc cieszmy się. Zechciał Jade. Ja jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że trochę go przedłużyłam, ale mam nadzieję, że to w dobrej sprawie go przedłużyłam. Opowiem tak. Mam nadzieję, że wy też jesteście z tego szczęśliwi, że Bartek się w końcu zdecydował na jakąś dziewczynę. Ja jestem naprawdę z tego szczęśliwa. Nie spodziewałam się, że tak się zakończy ten odcinek po tym początku, po tamtej pierwszej randce. I tę randkę kontynuujemy w następnym odcinku. A więc do zobaczenia. Komentujcie, lajkujcie. Naprawdę komentujcie, lajkujcie, naprawdę. Wszystkie komentarze czytam, odpowiadam. I do usłyszenia w następnym odcinku. Susu! I'm in love with my